wielkie pranie. Żaden kotek na tym świecie brudny nie chce mleczka pić, bo go mama nauczyła, najpierw pyszczek trzeba myć. Nawet nieposłuszne prosie, gdy raciczki brudne są, zanim wlezie do korytka, wypucuje je aż lśnią. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Trzeba o tym też pamiętać, że choruje często ten, kto o myciu zapomina, żyje w brudzie noc i dzień. A co z nami chyba ludzie, to powinni wstydzić się, gdy się czasem okazuje, świnka lepiej myje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Już, jedziemy! Rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się.
boję się. Jeśli dzieci rano grzecznie myją się, słonko z nieba jaśniej do nich śmieje się. Eliksir wzrostu. Ogórek leczniczy. Marchew witaminowa. Fanfan tulipan. Laboratorium. Nie wchodzić. Eksperyment w toku. Żeby dziecko rosło. Moje malutkie śliczności. Najadła się moja świnka? A podrosła moja kruszynka? No to zaraz sprawdzimy. Misiu, chodź dziecko zmierzyć. Misiu? 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 Misiu, gdzie jesteś, jak cię potrzeba? Misiu? Oj! Przecież dziecko nie jest zmierzone. Podrosła, 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 podrosła. Misiu! Oj! A mnie to nie zmierzymy? Znaczy co, wcale nie urosłam?
ja troszkę urosłam. Niechcący. A ty od dawna mi się nie podobasz. No już, znikaj stąd. A mnie? Czy mnie ktoś pomoże? Za bardzo urosłam. I co? Zmniejszyłam się? No to zaraz sprawdzimy. Dobrze być małym. Bajka na dobranoc. Hop, hop, hop. Hop. Yes. Ha. Hop, hop. Hop, 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 hop. Pora do domu. Co? Nie będzie dziś? Для участия в очередном совещании политического консультанта. Nie, to nie. Nie, też nie. Nie, to nie, to nie i to nie. Och, ale nuda. Sobie bajeczkę oglądam. Misiu, zapal światło! Ah!
co? No proszę, więcej już nie będzie strasznych bajek. Wersja polska. W razie czego dzwoń. Dzisiaj mecz. Rozpoczynamy właśnie relację z największego stadionu piłkarskiego w kraju. Dziś decydujący mecz bieżącego sezonu. Mecz o Super Puchar. Obie drużyny już na boisku. Sędzia ustawia piłkę, gwizdek i mecz się rozpoczął. Uwaga wszystkich skupiona na boisku, gdzie kontrolę nad piłką od razu przejęli gospodarze, wyprowadzając atak tuż przed polem karnym przeciwnika. Podanie, kolejne podanie, teraz świetny odskok środkowego napastnika od obrońców. Zaczynamy nasz cotygodniowy program poświęcony zdrowiu. Dziś w programie profilaktyka stresu. Stresu? Oto niezawodne sposoby na relaks w 10 minut. Siadamy wygodnie i relaksujemy się, oddychając spokojnie. Można też usiąść po turecku na krześle, jeśli tak nam wygodniej. Parzymy mocną kawę albo ulubioną herbatę i rozciągamy jej picie na 10 spokojnych minut. Staramy się w tym czasie o niczym ważnym nie myśleć.
albo inny sposób. Napełniamy wannę niezbyt gorącą wodą i leżymy w niej spokojnie. W wannie wykonujemy uspokajające ćwiczenia oddechowe. Robimy głęboki wdech przez uchylone usta, a następnie opuszczamy dolną część twarzy aż po nos do wody i powolutku wydychamy. Pamiętajmy, żeby starać się rozwiązywać problemy zaraz po powrocie do domu. Zmęczenie, stres i wyczerpanie mogą nam znacząco utrudnić wyjście z kryzysowej sytuacji. Ale powtarzajmy sobie, że we właściwym czasie ono i tak przyjdzie. Chcę! Spacer po lesie? Tam przecież są wilki. Wybieramy numer. Napastnik, gospodarze niespodziewanie. Wybieramy numer. I strzela. Strzela prosto na bramkę. A teraz. Uciekamy! Dzwoniłam się. Do zobaczenia. Thank you.
trzeba ci pomóc? No to na razie, pa, pa! Wszystkim miłego dnia! Całkiem nie chce mi się bawić. Lepiej zajdę do misia posprzątać. Bajka kończy się, wszystko ma swój Misiu, czas. Wszystko ze mną w porządku. Chciałam tylko trochę posprzątać. Powie, czy jeszcze spotkamy się i co czeka nas? To był film jak z najpiękniejszych snów. Przewiń go, by cofnąć czas. Śmiej się, płacz i baw się z nami znów. Przeżyj to. Dorasta i dojrzewa. To jeszcze raz. Wyobraź sobie, niespodziewanie urosłam i wydoroślałam. Naprawdę urosłaś? Mhm. Wszystko jasne, jutro cię zabieram. Wszystko jasne. Jutro stąd wyjeżdżam. I ja już pójdę. No już dobrze, dobrze. Niech ci będzie. Ostatnie nocowanie. To był film, to był przepiękny film. Zamiast cofać czas, szykuj się, tyle cudownych chwil jeszcze czeka nas. Odważ się z życia garściami brać, gonić wciąż
miłość w misiu jest silna. Zapraszam cię na film. Misiu, o co chodzi z tym sercem? Oj, Misiu, proszę, powiedz mi! O, chcesz komuś dać to serce? Nie martw się, Misiu. Zaraz je komuś wręczę. Spokojnie. Już ja się tym zajmę. Misiu, masz tutaj naprawdę wielki bałagan. Chłopcy, jesteście w domu? Proszę, to
dla was. Pierwsze spotkanie. Bum, 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 bum
Oj! A ty kto jesteś? Jeszcze! Do domu. Pierwsza klasa. 1 września to czas na pierwszy szkolny dzwonek, a wraz z nim bukiety kwiatów, białe kokardy i galowe ubranka. Dla najmłodszych pierwszoklasistów to początek szkolnej przygody. Dla starszych uczniów... Znów o rok jesteśmy starsi! Znów o rok jesteśmy starsi! Znów o rok jesteśmy starsi! Dlatego dzień dzisiejszy jest dla nich szczególnie ważny i godny zapamiętania. Ja też chcę się uczyć! ...którzy po raz pierwszy dziś przekroczą szkolne progi i pierwszy raz zasiądą jak inni! Ławkach, robiąc tym samym kolejny krok na drugiej, lecz jakże... Hurra! Jutro do szkoły! I o ławce nie zapomnij! Pierwszego dnia szkoły. Ale super! Och ty. Tak, tak. No teraz to można się uczyć. Kaligrafia. Drugie K poprawione na G. Tak. I jeszcze jedna kreseczka, tak. I jeszcze tu kreska, kreska.
I jeszcze tu? Kreska, 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 kółko szlaczek. I co wyszło nam? Misiaczek! Misiaczek! Matematyka. Chyba 4. Co? Coś nie tak? 3. A nie dobrze? Czytanie. O. A. I. Sz. My. A. Sz. A. Masza. My. I. Sz. A. Miś. My. A. Sz. A. Masza. My. A. Sz. Nasza! Nasza masza! My, a, szy, a, my, a, my, i, szy, a, my, i, szy, my, a, my, a, szy, e. My, i, szy, j, e, k, a, szy, e. Miś to przyjaciel Maszy. Miś uczy Maszę. Miś i Masza na zawsze razem. Na zawsze! Praca. P, R, A, C, A. Praca! Aha! Napracowałam! Daleki krewny. Dzień dobry wszystkim! I znów nikogo nie ma. Ale nuda! A co on się tak skrada? Może odbiera kogoś? Kogo? Oj, jaki milutki! Trzeba by się zaprzyjaźnić. Jeszcze
jeszcze bardziej wypiękniałam. Pan dawno przyjechał? W podróży nie bujało? No to już się poznajmy, co? Ach, co za świetne maniery. Proszę mówić do mnie, Masza. Może podrzucę? I jak się panu u nas podoba? A pogodę jak pan znajduje? Proszę spojrzeć na lewo i popatrzeć na prawo. Pardon, teraz ciutkę potrzęsie. Serdecznie witamy w domu.
się zaprzyjaźnili. Szkoda, że tak krótko. Pasiasty przyjaciel. Poznać. O, jakie ładne zdjątka. Zobaczymy, jak żeście tam sobie w cyrku żyli. Nie będziesz się chyba z dzieckiem bił. I hop, i hop, hop, i hop, i hop, hop. Tak, a kto ty jesteś? Misiu! Zobacz, jaki mi cyrk!
Cyrk. Wielkie przedstawienie znów na arenie. Nie przegap. Tylko dwa występy. I nie gub się więcej. Przepadnie mi numer. O, może ciebie przypiłuję? Akrobacje żonglerka, seans hipnozy. Będę w cyrku! Hurra! Napiszę z pierwszego tournée! I ty do mnie pisz na tournée! Zbieraj się prędziutko! Klauna nam brakuje! Okrzyk zwycięstwa. Dosyć. No i doigrałeś się. A teraz zagrasz ze mną. W porządeczku. Ale jeśli ja wygram cały mecz, zrobisz, co ci każę. Jak się gra w tego, no jak mu tam, tenisa? Tenis. Sekrety zwycięstwa. To na tym polega sekret zwycięstwa. Kto głośniej krzyczy, ten wygrywa. Masza, Masza.
tu. Hokus pokus. Sztuczki magiczne dla początkujących. Otwór zoo. Ale chlapa! Omal mnie nie zmyło! I co my tu czytamy? Od jakiej sztuczki by tu zacząć? Aha! Chyba od tego zaczniemy. Misiu! Chcesz? Sztuczkę ci pokażę. Aha! Hokus pokus, tralala! Oj! Hokus pokus, tralala! Dobrze, tak z własnym nosem. O!
Oj! Chodź, 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 chodź. Nie! Oj! Dopiero sztuczka. Wersja polska na zlecenie. Ruch koniem. Co wy tu takiego robicie? To jak tym się chodzi, żeby wygrać? Ach, jakie tu macie śliczne figurki! A nawet... Patataj, patataj, patataj. Ha!
poddaj, poddaj, poddaj. Zwierzęta mnie nie przepuszczą. Skacz, skacz, mój koniu. Znowu grać? Patytaj, patytaj, patytaj. Tak, gra to nie zabawa. Misiu! Niełatwo być dzieckiem. Długo kąpała się moja świneczka? A nie zmarzła mi moja córeczka? Nic się nie martw, malutka! Mamusia zaraz cię wyleczy!
Oj! Przecież ja tylko bawiłam się w doktora. Nowa miotła. Ha, ha.
tego mi było trzeba. Zaraz wszystkich powymiatam. Ej, 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 ej! Co? Strach cię obleciał? Teraz polecimy do misia. Oj! Oj! Ratunku! Leć trochę niżej! Zatrzymaj się! Do kogo mówię? Stój! To mi właśnie chodziło. Chodź, teraz polatamy wolniutko. Ach, ależ ja pięknie latam. A teraz? Do misia. Mity i legendy naszego lasu. Baba Jaga i latająca miotła. Wszyscy, którzy na miotłach latają, wiedźmami się stają? Ja też będę miała taki nos. Oj, ja to się chyba już nalatałam. Ej, no co ty, nalatałam się już. Misiu, ona mnie nie puszcza. Misiu. Zdejmij mnie z tej wstrętnej miotły, zanim mi się nos wydłuży. Oj! Ach, na szczęście poleciała. Dość, więcej nie latam.
Śpi, kochanie, śpi. Misiu! Naprawdę jeszcze nie śpisz? No co za dzień! Albo śpią, albo zasypiają. Może chciałbyś pomóc mi też zasnąć? No jasne, przecież ty wiesz, że jestem najgrzeczniejsza wtedy, gdy śpię. Jeśli dzieci pod kołderką leżą już, żaden misiek spać nie może ani rusz. Misiu! Misiu, kładę się już spać, a ząbków nie umyłam. Misiu, muszę się napić wody. No, no, do spania gotowa. Co jest? Coś się tutaj dzieje? No, no chyba rozumiesz. Poduszka jest za mała. Jest za mała i tego niewygodna. Misiu? A teraz, no rozumiesz, kołderka jest taka jakby nie za ciepła. No a teraz, rozumiesz, materac jest jakby za twardy. Mamy spać do wiosny bez kreskówek? No dobrze, dobrze. Ty wiesz lepiej. A ty, Misiu, jak ty zasypiasz? Nauczysz mnie tego? Podzielisz się swoim doświadczeniem? Takie coś to ja rozumiem. Tak się zasypia. Jest naukowo, jest metodycznie. I raz, i jeszcze jedna. Misiu, a może owieczki mogą mieć swoje numerki? No bo ja straciłam rachubę. Hurra! Misiu, a mogą być w różnych kolorach? Hurra! Baju, baju, słodko śpi, o ogromnym lesie śni. W lesie wilk swą norę ma i w niej drzemie w ciągu dnia. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć, w nocy tańczyć wilk ma chęć. Baju, baju, baj, 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 baj. Z wilkiem tańczy się naj, naj, baj, 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 baj. Baju, szupi, tupi, kto by tańczył w ciągu dnia? Baju, baju, tańcz jak my, kiedy księżyc jasny lśni. Baju, baju, hop, sa, sa, wilk do środka, tra, la, la. Skaczą owce, hop, da, dam, a ja w głowie mętlik mam. Baju, baju, baj, 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 baju, baj. Z wilkiem tańczy się naj, naj, baj, baj, baju, baj. Kto by tańczył w ciągu dnia? Baju, baju, luliki, kto na skraju łóżka śpi? Temu dziwne sny się śnią, tego nóżki tańczyć chcą. Temu śpiewa nawet wilk, ten ma w głowie niezły cyrk. Baju, baju, baj, 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 baj. Z wilkiem tańczy się naj, naj,
Misiu, te numerki jakoś nie łapię. Wielka podróż. Skaczecie. Niedobre jesteście. Ucieknę od was. A sam dokąd się wybiera? No cóż, misia nie ma, to pójdę do domu. Jedziemy. O, orety! I hop, hop! Ojej, a jaki tu fikuśny włączniczek! No i co, jedziemy już? Oj, a bagaże? Przecież moje bagaże tam zostały! Jedziemy. A pożegnanie? Zapomnieliśmy o pożegnaniu.
No idź się też pożegnać. A kto to się tak żegna? Najukochańsi moi! Nie płaczcie, kochani! Ja nie na długo! Będę do was pisać i wypiszcie koniecznie! Oni już przyszli nas przywitać. Czyż to nie była wspaniała podróż? Całą noc rankiem mają do zabawy wielką moc. Wow, jaki śliczny listek! Czyż nie jesteśmy piękne? Dzieci, dzieci myją rząbki tuż przed snem. Śpią tak chłodko, jakby im się przyjrzę. Jest taka jakby niewygodna. Dobrze, dobrze, to dla mnie nie problem. Zaraz możemy cię zmiękczyć. Gdzie jest moja poduszka? Przysięgam!
Zdziczeliście! To tylko moja poduszka! Powinniście pomóc mi ją zanieść do domu. Zostań tu, nie uciekaj. Umyję ząbki i tu wrócę. Jehi, jehi, myję ząbki chuchy śnem. Śnią tak słodko, jakby im się przyziłem. Najlepsze lekarstwo. Ha ha ha!
się najlepsze lekarstwo! Kwartet plus ona. Dziecko? O, jaki słodki kartofelek! Umiał już wtedy grać na skrzypcach? O, na tym też grałeś? Byłeś członkiem kwartetu? Może zadałam złe pytanie? Co? Nigdy nie zagrali? No to skoro jesteście tu wszyscy, dlaczego nie zagracie razem? Hurra! A ja będę waszą publicznością! Wspaniała publiczność prosi kwartet o muzykę! Musicie troszkę zmienić styl i wtedy zagracie pięknie. Musicie wrócić do korzeni i sięgnąć do najstarszych źródeł. Thank you.
zacznijmy jeszcze raz. Słuchajcie moich cennych wskazówek. Słońce zmyka za chmurą się kryć, ptaszkom nie chce o świcie się wstać. Coś w muzyce się psuje, też gdy przyjaciele się kłócą, jak grać. Gdy w orkiestrze ktoś zagra zbyt głośno, o harmonii nie można i śnić. Gdy zasiądą w niej bracia i siostry, są jak gamma od do aż do si. Do samego si. Potrzeba w niej być miłym dla siebie, by cieszyć się tym. Nuty od do si. Dochodzenie. Raz, dwa, trzy i cztery, pięć. Na kreskówki mam dziś chęć. Kliknę na mikrofon wnet.